Bliskiego Wschodnich Inicjatyw, głównego organizatora konferencji Partnerstwo Wschodnie Perspektywy Dyplomacji Kulturalnej. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich prelegentów, zwłaszcza konferencji eksperckiej. Widzę też kilka osób z konferencji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się w dniu jutrzejszym. Chciałabym powiedzieć kilka słów o samym stowarzyszeniu, o celach naszej działalności. Stowarzyszenie skupia się głównie na kulturze, aczkolwiek nie tylko. Zajmujemy się dyplomacją kulturalną. Organizujemy różnego rodzaju projekty dotyczące kultury Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego, obecnego obszaru WNP. Staramy się budować dialog pomiędzy tymi krajami, łamać pewne stereotypy, które do dnia dzisiejszego funkcjonują w naszej świadomości, poprzez projekty, poprzez wymiany młodzieży, poprzez organizację konferencji, poprzez spotkania teatralne, akademie filmowe i projekty interaktywne. Dotychczas realizowaliśmy kilka większych projektów. Nasi główni partnerzy to byli partnerzy z Białorusi, Ukrainy, Armenii, także z Azji Centralnej, z Tadżykistanu, Kazachstanu i oczywiście z Rosji, aczkolwiek z Rosją jako takiego projektu większego nie mieliśmy. Mam nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do nawiązania nowych partnerstw, gdyż przyjechali tutaj Państwo z różnych krajów, takich jak Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, Armenia. Więc jesteśmy otwarci na propozycje. Mam nadzieję, że podczas trzeciego dnia, podczas warsztatu, uda się nam wspólnie stworzyć być może nowe pomysły na projekty, być może nawiązać nowe partnerstwo. Nie będę przedłużać, przekazuję tutaj głos naszemu głównemu partnerowi. Jest to Instytut Rosji i Europy Wschodniej, pan profesor Joachim Dietz. Szanowni Państwo, jako dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizatora naszego spotkania, pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników, którzy przybyli do nas z różnych zakątków Europy, także z południowego Kaukazu i oczywiście gości z innych części naszego kraju. W latach 90. Samuel Huntington wyraźnie zaznaczał w swojej doktrynie, że w polityce kultura ma znaczenie i to znacznie większe niż moglibyśmy przypuszczać. Stwierdzenie to dotyczy w szczególności stosunków międzynarodowych, których raz po raz zauważymy, że pomimo oczywistej zbieżności interesów naszych społeczeństw często nie potrafimy się porozumieć. Stąd też istotną z punktu widzenia harmonizacji interesów, z punktu widzenia harmonizacji stosunków między państwami, bardzo istotna wydaje się dyplomacja kulturalna. Stanowi ona przedmiot obrad naszej konferencji. Była ona uprawniana od wieków przez uprawnione organy państw, ale także przez grupy nieformalne, przez organizacje samorządowe, przez spontaniczne grupy entuzjastów i właśnie ta okazywała się najczęściej najbardziej skuteczna. Właśnie ona najbardziej otwierała drogi porozumienia. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego zaproponowana przez Polskę i Szwecję i zaakceptowana przez gremia Unii Europejskiej stanowi szansę przełamania wielu barier między społeczeństwami Unii i naszymi wschodnimi sąsiadami. W kontaktach kulturalnych podejmuje się wiele inicjatyw o charakterze oficjalnym. Realizuje się wiele projektów.
Mowa tu przede wszystkim o wystawach sztuki, mówimy o przedstawieniach teatralnych, o koncertach, konferencjach i wielu innych imprezach tego typu. Import kultury przez balet, przez wystawę, przez umowy, przez instytucje. To robi wrażenie, lecz skuteczność takiej dyplomacji jest najczęściej bardzo nikła. Te wszystkie inicjatywy, te wszystkie imprezy odwiedza zwykle wąskie grono intelektualnej elity. Kulturalna integracja i skuteczność jej metod weryfikują się jednak na nieco innej płaszczyźnie. Na płaszczyźnie, która stanowi pole objawiania się tego, jak naprawdę ta integracja przebiega, zwykle po długim czasie. Chodzi przede wszystkim o takie pytanie, jak czy chciałbym, aby moim sąsiadem był przedstawiciel narodu, z którym kulturalnie się integruję. Jeśli istnieje w przeciętnym obywatelu zgoda na to, by jego zięciem stał się przedstawiciel narodu, z którym się podobno integruje, możemy starania dyplomacji kulturalnej uznać za skuteczne. Przed nami długa droga, ale warto ją przebyć. Dlatego dziękuję wszystkim gościom za przybycie. Niemniej serdeczne słowa podziękowania kieruję ku osobom, dzięki których zaangażowaniu ta konferencja mogła się odbyć. Przede wszystkim ku mojej przedmówczyni, pani Agnieszce, która wiele godzin spędziła, abyśmy mogli się dzisiaj spotkać. Szanowni uczestnicy, życzę owocnych obrad. Wielu twórczych idei w Starym Krakowie. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, nazywam się Ewa Knap, jestem koordynatorką projektu Partnerstwo Wschodnie Perspektywy Dyplomacji Kulturalnej i reprezentuję Koło Wschodnie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które jest współorganizatorem tej konferencji. Na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani prezes Agnieszce Słomian za to, że Instytut Wschodnich Inicjatyw podjął się realizacji takiego projektu, podjęciu takiej tematyki. Myślę, że bardzo ważny dla nas tutaj zgromadzonych, ale także dla ogółu całego społeczeństwa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować instytucjom, które współfinansowały projekt. Przede wszystkim Departamentowi Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013 oraz funduszom uniwersyteckim, Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwu Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie Belet, która zapewnia tłumaczenia symultaniczne. Chciałabym także wspomnieć o tym, że patronat honorowy nad konferencją objął minister spraw zagranicznych pan Radosław Sikorski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego magnificencja profesor doktor habilitowany Wojciech Nowak. Już nie będę przedłużać i zapraszam do zabrania głosu pana ambasadora Marusza Maszkiewicza, przedstawiciela Departamentu Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na konferencję. Jest to dla mnie zaszczyt reprezentować Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas tego spotkania, którego będziemy świadkami. Jest to dla mnie również osobiście bardzo ważne wydarzenie. Zdradzę dlaczego. To nie będzie przemówienie oficjalne w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale myślę, że będzie
będzie rozjaśniało nieco, dlaczego, dlaczego jest ważne to, co robicie, i z mojej perspektywy, z perspektywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych również jest to ważne. Zaraz wyjaśnię. Miałem okazję uczestniczyć w budowaniu tego projektu, jakim jest Partnerstwo Wschodnie, na przełomie 2007 i 2008 roku. I w imieniu ministra Sikorskiego uczestniczyłem w wielu poufnych negocjacjach, zarówno w Brukseli, jak i w Sztokholmie, w Pradze, w Wilnie. Byłem w wąskim gronie osób, które projektowały to. I muszę powiedzieć, że tak właśnie sobie wyobrażałem, iż Partnerstwo Wschodnie będzie taką maszyną, machinerią unijną, która wykorzysta to, co Polska ma w sposób szczególny w swoim zasobie, a mianowicie aktywność podmiotów obywatelskich, społecznych. W perspektywie działalności organizacji pozarządowej, to się nazywa dzisiaj dyplomacją publiczną, czyli nie rząd do rządu, czy rząd do społeczeństwa, nie propaganda rządowa oficjalna, nie doktryny oficjalne rządowe do społeczeństwa, tylko społeczeństwo komunikujące się ze sobą i uprawiające w ten sposób skuteczniej, mocniej, aktywniej dyplomację. Budujące więzi, budujące strategie, które wychodzą z tej aktywności społecznej i obywatelskiej. Tak to widziałem również dlatego, że, proszę Państwa, miałem doświadczenie pracy na Wschodzie. Byłem kierownikiem placówek polskich na Litwie, na Białorusi, byłem ambasadorem polskim na Białorusi. Bardzo mocno uczestniczyłem w różnego rodzaju przedsięwzięciach, aktywności polskiej, takiej właśnie nierządowej, na Ukrainie, w Mołdawii, w Azerbejdżanie, w Kazachstanie, w Kirgistanie i w Rosji. I to moje doświadczenie w dużym stopniu pokrywało się z tym, co dostrzegałem w szansach Partnerstwa Wschodniego, w tym projekcie, który mógłby się stać takim urządzeniem do budowania przyjaźni i bezpieczeństwa, ale nie w sensie wymysłu polityków na wysokich szczeblach, nie w sensie doktryny, tylko tego, co nazywamy soft power, to, co jest specjalnością również Unii Europejskiej, to czym się Unia chlubi. I taka specyficzna soft power, polska, polegająca na promowaniu idei, które zrodziły w Polsce transformację. Mówimy nawet, że zrodziły transformację w całej Europie, czy w tej części Europy, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Czym się szczycimy i za co nas na Wschodzie cenią? Mówię o idei solidarności, szeroko pojętej, również o tej aktywności, która buduje społeczeństwa obywatelskie właśnie od dołu. To jest nasza specjalność, ja byłem tego świadkiem, ja jestem świadkiem tego, jak nas Polaków tam na Wschodzie za to się właśnie ceni i za to się nas szanuje. I czego nam się zazdrości i czego możemy nauczyć. Partnerstwo Wschodnie miało być właśnie takim urządzeniem do budowania tego. I dobrze są doświadczenia, ja już jakby w tym akurat w projekcie Partnerstwa Wschodniego nie uczestniczę od 2009 roku, tak jak mówiłem na początku, ale bardzo mnie cieszy, że w 2013 podczas Państwa konferencji będziemy mieli feedback. Inaczej mówiąc, ludzie będą mówili o tym, jak i czy rzeczywiście to działa. Ja myślę, że to jest niezwykle cenne i będę się przysłuchiwał, również będę brał udział w dyskusjach,
myślę, że ta publikacja, która z tego powstanie, będzie niezwykle ważna. I za to w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i swoim własnym chciałem Państwu podziękować.